Przypomnijmy, że chodzi o pożyczkę 2 milionów złotych, która miałaby przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej firmy JTBS. Wniosek prezesa do prezydenta teraz musi przejść przez Komisję Rady Miejskiej. Chcemy to przede wszystkim zgodnie ze sztuką samorządową ustalić z radnymi. Niech Rada Miasta zdecyduje, czy chcemy jako miasto pomagać naszej spółce TBS pozyskiwaniu mieszkań, czy też dążymy do tego, żeby ta spółka, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest w ilości mieszkań zarządzanych, po prostu upadła. I stąd jest nasz wniosek do Rady. Zdaniem prezesa Wojnarowskiego pożyczka jest ostatnią deską ratunku dla firmy, która gdy nie sprzeda mieszkań, może nie być w stanie spłacić ponad 4-milionowego kredytu. Dodatkowo zakup mieszkań taniego mieszkania może zmniejszyć kolejkę osób czekających na lokal w systemie TBS-owskim. JTBS z tych pieniędzy dokona zakupu mieszkań od taniego mieszkania. Tanie mieszkanie będzie miało możliwość spłaty blisko połowy kredytu do Alior Banku, a TBS mieszkania te, które są w stanie deweloperskim, doprowadzi do mieszkań na wynajem, czyli położy biały montaż, panele, kafle w łazience, kuchenka elektryczna, zlewozmywak, to takie podstawowe wyposażenie i te mieszkania zostaną w przeciągu dosłownie 3 miesięcy wpuszczone na rynek wynajmu, czyli 10 rodzin w Jeleniej Górze otrzyma mieszkania. I tutaj zaczynają się schody, gdyż radni, którzy zajmują się tym tematem, mogą nie wyrazić zgody na pożyczkę dla spółki. Nie widzę możliwości uratowania tej spółki i będę głosował przeciwko udzieleniu pomocy tej spółce, bo wydaje mi się, że ten pomysł, który zaproponowała spółka, jest chory, bo dzisiaj kupimy 10 mieszkań, za pół roku kupimy następne 10, za kolejny moment będziemy musieli wykupić wszystkie i to się nigdy nie skończy, a jakby nie widać możliwości sfinansowania, znaczy załatwienia finansowego tego problemu. W trakcie ostatniego spotkania radni głośno dyskutowali na temat jakości wykonywanych robót przez firmę budowlaną z Lubina. Przewodniczący Leszek Wrotniewski na portalu społecznościowym zamieścił także kilka zdjęć obnażających jakość wykonywanych robót. Komisja Finansów i Komisja Gospodarki Komunalnej zwiedziła obiekt, pokazano nam 2 mieszkania. Rozumiem, że to były 2 mieszkania najlepsze. No, stwierdziliśmy wiele usterek i tutaj mówię, ja mam zastrzeżenia techniczne, ale także między innymi Robert Obas w wypowiedziach swoich kwestionował jakość choćby na komisji samej finansów już. Z tymi argumentami z kolei nie zgadza się właściciel firmy, która wykonywała pracę na elewów. Jeżeli są jakieś konkretne zastrzeżenia, to one powinny być konkretne. Nic mi nie wiadomo na temat walących się, pękających ścian, nie wiem, krzywych rynien, grzyba czy tego rodzaju rzeczy. Można oczywiście, jak przejdziecie Państwo na obiekcie, gdzieś znaleźć drobne zarysowania, ale mówimy o obiekcie, który został w bardzo poważny sposób przebudowany. Dobudowane zostały klatki, zmieniona została zupełnie więźba dachowa, więc obiekt od nowa jest jakby obciążony i ma prawo w okresie od 2 do 3 lat wykonywać konstrukcyjne ruchy, czyli cała konstrukcja się układa. Tuż po zakończeniu prac Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Finansów i Budżetu projekt trafi pod obrady radnych. Być może stanie się to na marcowej sesji. Przypomnijmy, że spółka Tanie Mieszkanie kredyt w Alior Banku musi spłacić w czerwcu tego roku.